I don't know why there is always the shade like of half of my face. Half of your face, is it? But if I'm doing like this, I'm fine. I don't know if he's no, I think he's the light covers, the down part of the That's pro. That's pro. Male or female? Lady. Oh, Ula. Ah! That's your phone? Gretel, God bless you, Gretel. I'm gonna have to. I wanna get. Hey, I'm gonna have to talk to Gretel today. Gretel, I'm gonna call you today. But the movie Graziani, I don't know if they hear us very well because of that. Gretel, pastor mówi, że po tym spotkaniu zadzwoni do ciebie. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Palmy Pana. This is the beautiful day that the Lord has made. Tak, to jest ten piękny dzień, który Pan This uczynił. Is the beautiful day that the Lord has to made. To jest piękny dzień, który Pan uczynił. We rejoice and we are glad in it. My się nim radujemy, cieszymy się. What God ordained, He's able to protect and maintain. To, co Bóg tworzy, to jest w stanie to chronić. Whatever God ordains, cokolwiek Bóg tworzy, na cokolwiek wkłada swoją rękę, to jest w stanie to utrzymać i ochronić. Thank you so much, Teresa. Thank you for coming up. Dziękuję, Tereska, że jesteś. Thank you, Gretchen. Dziękuję, Gracjan. Thank you, Jelena Ula. Dziękuję, Lena. Dziękuję, Ula. Adam, if you're there, just give us a sign to let us know you're there. Jeżeli ktoś jest, to dajcie znać, że jesteście. You can show some heart or jakieś ikonki włączyć, albo coś just napisać. Just let us know that you are there. Żebyśmy wiedzieli, że jesteście. God bless you so much. Hallelujah. Praise God. Chwalmy Boga. Amen. Our God is good. Nasz Bóg jest dobry. Let me say this again. I powiem raz jeszcze. Thank you, Gretchen. Whatever God ordains, cokolwiek Bóg tworzy, He will maintain it. To On to utrzyma. Whatever God's hand is on it, na czymkolwiek jest Boża ręka, is protected. Ta rzecz, ta osoba jest chroniona. Whatever God has God's presence in it, czymkolwiek jest Boża obecność, it's not destructible. To nie da się tego wyprowadzić z równowagi. It doesn't mean that troubles will not come. I to nie oznacza, że kłopoty nie przyjdą. Troubles will come. Bo kłopoty przyjdą. But Jesus told you ahead of time. Tylko że Jezus powiedział już jeszcze przed wszystkim. He says in this life you will have some challenges. W tym życiu będziesz miał wyzwania. It has nothing to do with your faith. Nie ma to nic wspólnego z twoją wiarą. It has nothing to do with you being human or not being human. Nie ma to nic wspólnego z tym, czy jesteś czy nie jesteś człowiekiem. You will have trouble. Będziesz miał kłopoty. Even from the church. Nawet z kościoła. You will have trouble. Będziesz miał kłopoty. But Jesus has assured you. Tylko że Jezus przyszedł i nas says be of good cheer. Uspokoił mówiąc
For he has overcome the world. Bo on przezwyciężył świat. Ale thank you, Gretchen, for sharing the video straight away. Dziękuję, Gretchen, że już udostępniłeś, że już się podzieliłeś tym słowem. Amen. God is a good God. Nasz Bóg jest wspaniałym Bogiem. Sarah just jumped off the bed. Ja dopiero wyskoczyłem właśnie z łóżka. If you notice the flyer that I sent out, I've got 8 o'clock in Polish. Nawet nie wiem, czy zauważyliście, ale w wersji polskiej tego naszego zapowiedzi tego spotkania było God godzina 20, a w wersji angielskiej Joanna, pastor napisał 20:30. That's a sign of old age. To jest znak starości. Yeah, sign of old age. Praise God. Chwalmy Boga. Let's just pray. Father, in the name of Jesus. Pomódlmy się. Dziękuję Tobie, Panie, bo jesteś dobrym Thank Bogiem. You for this day. Dziękuję za ten dzień. Thank you for this moment. Dziękuję za ten moment. You have decreed this moment before the foundations Ty, Panie, of the earth. Zadeklarowałeś. Ty, Panie, wypowiedziałeś ten moment jeszcze przed stworzeniem the świata. Words that are gonna come out of my mouth. Słowa, które wyjdą dziś przez moje usta. Are the words you prepared for this season. To są słowa, które Ty przygotowałeś na ten czas. Thank you for the ones you've kept to listen to these words. Dziękuję, Panie, że utrzymałeś tych, którzy są tutaj dzisiaj, aby usłyszeli to słowo. For I know God. Ja wiem, Boże. No man can come to you unless your spirit draw them to you. Żaden człowiek nie może przyjść do ciebie, chyba że twój duch przyciągnie tego człowieka. And no man can get closer to me and Żaden stay. Człowiek nie może przyjść bliżej i zostać. Unless your spirit brings them and keeps them. Chyba że to twój duch przyciągnie tego człowieka i go utrzyma. For this, Lord, I thank for these ones that are here today. Dlatego, Panie, też i za to dziękuję Ci, Panie, za tych, którzy są dzisiaj tego wieczoru razem z Bogiem. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I know, God, you are able to keep them in the days of trouble. Ja wiem, Panie, że Ty utrzymasz ich yeah? w czasie kłopotów. Thank you, mighty God. Dziękuję Ci, potężny I give you praise for their families. I Tobie, Panie, oddaję wszelkie uwielbienie za ich rodziny. I thank you for protecting them from the dirty storms Dziękuję, of life. Panie, za chronienie ich, za ochronę w czasie trudnych, brudnych sztormów. For this ugly cloud that is going za tą over ohydną world. Chmurę, która powstała i się przesuwa. Thank you for protecting them. Dziękuję, Panie, za chronienie Thank ich. You for keeping them. Dziękuję za to, że ich utrzymujesz. In the name of Jesus. Jezusa. Thank you, awesome God. Dziękuję, cudowny Boże. Thank you, everlasting Father. Dziękuję, wiekuisty Ojcze. In the mighty name of Jesus, Potężnym we have prayed. Imieniu Jezusa modlimy. And the church say amen. A Kościół mówi amen. Amen, amen, amen. And amen. Amen. Thank you, Lord. Dziękuję, Panie. Bianca Mura. Maurer. Maurer. Is that a Polish word? Not really. Then it doesn't sound Polish, but it's Polish. Bianca, if you were my student, I need to write something there for me to know. Bianca, jeżeli ty jesteś, jeżeli byłaś moją uczennicą, to napisz, żebym wiedział, czy to ty. Whenever I read that name, it comes to mind that I one of my students in kiedy czytam takie imię Bianca, to kojarzy mi się uczennica z Piaseczna. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise God. Chwalmy Boga. Posłuchajcie, czy macie już zestawy ze sobą? Biblia, dziś będzie trochę Starego Testamentu. Amen. Notatnik i długopis. Hallelujah. Hallelujah. Quickly, let me just give you a little, you'll be okay, you'll be happy with me, watch. 2 Timothy chapter 2. Otwieramy, na razie tak. 2 Tymoteusza, rozdział 2. Watch this. 2 Timothy, chapter 2. Chapter 2, verse 19. 2 Tymoteusza 2 od 19. Just 19, yeah. I don't know if that verse you have, that book you have is alright. If it gives you the good translation you need. Mm-hmm. This one I have is good. Is it good? could you read it out for them? Listen to this. Posłuchajcie, 2 Tymoteusza 2, 19. Jednakże mocny fundament Boga stoi, mając tę pieczęć. Pan zna tych, którzy są Jego. Oraz niech każdy, kto wymienia imię Pana, odstąpi od niesprawiedliwości. Nevertheless, the foundation czyli mamy, że of God stands sure, perfect. Fundament Boga stoi indisputable. Doskonale, twardo. You cannot negotiate Nienaruszalnie, nie da się z nim And negocjować. That foundation is this, having the seal, that's a seal. I tu mamy, że on ma pieczęć.
change. That the Lord knows them that are His. Bo Pan zna tych, którzy są Jego. That's the part I want you to know. I to jest ta część, którą chcę, żebyście odnotowali. God knows those that are His. Że Bóg zna tych, którzy są Jego. And I believe everyone out there listening to me, you are part of His. I wierzę, że wszyscy wy, którzy słuchacie dzisiaj, wy jesteście Jego. And everything I'm doing in my life. I wszystko, co ja robię w życiu. I'm like a signpost. Ja jestem jak taki znak. Like when you say driving to England from Poland. Na przykład, kiedy jedzie się z Anglii do Polski. You see if you drive like on the motorway, you see lots of directions. To w czasie drogi czy na autostradzie jest wiele znaków drogowych. So those signs, you know, give you direction to where you need to go. Te znaki kierują nami, aby byśmy mogli dojechać do celu. I believe what my life is. Wierzę, że moje życie. And the things I try to do here. I rzeczy, które ja próbuję robić tutaj. It's like a signpost. Są takimi znakami drogowymi. Directing you to your destiny and purpose. Pokazują drogę i kierują nas bliżej celu. That's what I do. Właśnie to robię. My life. Moje życie. And the things that I do on Facebook here. I życie, które ja robię nawet tutaj przez Facebooka. It's like a signpost. To jest taki znak drogowy. And that is why most of you always come to hear. I dlatego wielu z was wraca, żeby słuchać. Come to listen. Żeby słuchać. Because you know these words trigger something on inside of you. Dlatego, że te słowa, one aktywują coś w was. So my life is a signpost. Moje życie jest takim znakiem drogowym. Basically to show you your identity. Tak naprawdę znakiem, który ma pokazać wam waszą tożsamość. And like I said. I jak mówiłem. 2 Timothy 2, verse 19. 2 Tymoteusza 2:19. But the foundation stands sure. Że fundament Boga stoi. God knows those that are His. Bóg zna tych, którzy są Jego. That is why anyone that calls on the name of the Lord. Dlatego każdy, kto wzywa Jego imienia. Has to depart from iniquity. Musi odejść, oderwać się od niesprawiedliwości. Iniquity is not just murder. Niesprawiedliwość to nie tylko przestępstwo, morderstwo. Or cussing or swearing. Czy przeklinanie, czy używanie brzydkich słów. Whatever that goes contrary to your purpose and destiny in God is cokolwiek, iniquity. Co idzie w przeciwieństwie do twojego przeznaczenia, jest niesprawiedliwością. Praise God. Chwalmy Boga. Hallelujah. Those of you that are here today, you're going to see a different part of me. I'm going to be quick. A dziś ci, którzy jesteście, zobaczycie, jaki jestem, jak ja się zmieniam. Amen. Dziś będę konkretny, szybki. Praise God. Amen. Now, I started the topic last week. Temat, który był zaczęty tydzień temu. The silence that changed the world. Milczenie, które zmieniło świat. As I continue to go into that topic, the Lord, I believe the Lord deviated me to something totally different. Kiedy zacząłem ten temat, to wiem, że Bóg pokierował mną też w kierunku takim, który był troszkę inny. However, that was a necessity. Ale było to koniecznością. Because there were people out there that needed to hear these dlatego, words. Że byli pośród nas takie, były takie osoby, które musiały usłyszeć właśnie to słowo. Most often we neglect the little things where God's presence really is. Bardzo często my ignorujemy te małe rzeczy, nie doceniamy tych rzeczy, w których Bóg naprawdę jest. There are some things your parents can do for you that są no pastor rzeczy, or priest can ever do for you. Twoi rodzice mogą dla ciebie zrobić, których żaden pastor there nie będzie w stanie zrobić. There are some declarations that your parents can do for you. Są pewne deklaracje, które mogą wyjść z ust waszych rodziców. No fasting can do that for you. Których deklaracji takich żaden post. You can go to the whole church in the world. Mógłbyś chodzić do wszystkich kościołów na that świecie. That is a responsibility of your parent. Ale to są rzeczy, które są odpowiedzialnością waszych rodziców. So if you allow arrogance and stupidity. Jeżeli pozwolicie arogancji i głupocie. And you allow devil to close your eyes. I diabłu również zamknąć wasze oczy. From receiving that which is rightly yours from your aby parent. Aby otrzymać, przyjąć to, co jest wam się należy od waszych rodziców. When they leave this earth. To kiedy oni odejdą z you świata, might be able to recover, może będziesz w stanie podnieść się, but it's gonna take you longer time, ale zajmie ci to o wiele dłużej and more pressure. I będzie więcej presji w tym. So if you're smart, dlatego jeżeli jesteś mądry, now that your parents are here, to teraz, kiedy twoi rodzice są jeszcze przy życiu, now that your wife or husband is still alive, kiedy twoja żona lub mąż są jeszcze przy życiu, you better apply those spiritual objective principles. To zastosuj już teraz te obiektywne zasady. Like I said, I've done that topic is gone, but I might get into something in the future. Now I want to talk about this silence. Kiedyś do tego wrócę w przyszłości, ale dziś wracam do tematu milczenia. Hallelujah. Hallelujah. Silence that changed the world. Milczenie, które zmieniło świat. Let me show you my target, where I'm going with this message. Powiem wam, jaki jest mój kierunek, jaki cel, który
do którego chcę dojść tym słowem. My desire is to let you know. Pragnę, abyście wiedzieli, whatever God is going to do in your life, że cokolwiek Bóg robi w twoim życiu, whatever heavy and strong God is going to do in your life, cokolwiek potężnego, naprawdę mega ciężkiego Bóg zrobi w twoim życiu, it's not usually in the crowd, to zwykle nie dzieje się to w tłumie. It is usually in the silence. Ale dzieje się to zawsze właśnie and w ciszy of your relationship i prywatności, with him. Twojej prywatnej relacji z Bogiem. That is what Jesus said. Dlatego Jezus powiedział, when you come to me, kiedy przyjdziesz do mnie, come talk to me in your secret place. Przyjdź, porozmawiaj ze mną w twoim sekretnym worship miejscu. Me in your secret place. Uwielbiaj mnie w swoim sekretnym miejscu. I told you that the worship has a womb. Mówiłem wam jakiś czas temu, że łono, że uwielbienie ma łono. So when you worship God in a secret place, i kiedy uwielbiasz Boga w tym sekretnym in miejscu, your privacy, w swojej prywatności. And I told you that love, worship is more like love making. Mówiłem również, że uwielbienie jest jak taka relacja kochanków, jak kochanie się. And it's actually love making. Tak właśnie jest kochaniem się. I want to make it how you guys can understand it. Ja mówię to wprost, tak żebyście wy to mogli zrozumieć. Because most of you, that's what you can understand better. Bo myślę, że taki język na pewno zrozumie. So take it, don't make too holy with me. Dlatego I know you. Nie próbujcie ze mną z takiej nadświętoszkowatości. Praise God. Chwalmy Boga. So what you do in that secret place? I co robicie w tym sekretnym miejscu? Nobody might be there to observe. Tam może nie być nikogo, kto by się przyglądał. But somebody's gonna come out pregnant. Ale ktoś stamtąd wyjdzie w ciąży. That is what Jesus said. I dlatego Jezus powiedział, if you worship me in secret, jeżeli uwielbiasz mnie w sekrecie, then I will reward you openly. To ja oficjalnie, publicznie cię nagrodzę. So you must learn, więc musisz się nauczyć, how to build this love affair in private. Jak zbudować ten romans z Bogiem, jak nawiązać ten romans z Bogiem, w tym sekretnym miejscu, prywatnie. But let's go back to the word. Ale wracajmy do słowa. Words are important. Słowa są ważne. So important. Tak ważne. That God, że Bóg introduced himself as the word. Przedstawił siebie samego jako słowo. God Bóg expressed himself as the word. Wyraził siebie jako słowo. From Genesis chapter 1. Od Księgi Rodzaju. God spoke. Bóg przemawia. God has an opinion on everything about your life. Bóg ma opinię o wszystkim, co dotyczy twojego życia. Both from your nutrition, od twojego odżywiania, your clothing, ubierania. If we go to Genesis in the Leviticus, the book of Leviticus, yeah. If we go to the book of Leviticus, like Genesis, the third book of Moses, the third one. No, third is Numbers. Genesis, Exodus. Third. Kapłańska. Good. If you go to Leviticus, w Księdze Kapłańskiej, God has an opinion. Bóg ma opinię, ma zdanie. On how clothes are made. Na temat tego, jak szyć ubrania. What you can join. Co można połączyć razem. And what you cannot join. A czego nie można połączyć razem. So kiedy szyje się ubranie. God speaks at all times. Bóg mówi w każdym czasie. And the reason why you don't hear him. A powód, dla którego go nie słyszysz. Because your frequency. Jest taki, że twoje fale. Some of you are too high to hear God. Twoje fale z tego nadajnika są na zupełnie za wysokim poziomie. You know that's a dog whistle. Jest taki gwizdek na psy. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy. That if you blow it, no human can hear that. I ten gwizdek działa tak, że kiedy się w niego dmucha, to człowiek nie słyszy żadnych dźwięków. But if you notice there's a dog around, the dog will pop up your ear. Będzie gdzieś w okolicy jakiś pies, to na pewno zareaguje. Because of frequency. Z powodu częstotliwości. When you have your radio. Kiedy masz radio. Not those that are preset, those that have not been set yet. Nie takie radio, które jest już nastawione. So you tune the frequency to get to the channel you want to get to. Złapać odpowiedni kanał, musisz takie radio nastawić, kręcić, łapać fale, szumy. So is God. I tak też jest z He Bogiem. Speaks. On mówi. But you have to tune your frequency to tylko connect. Musisz nastawić i złapać falę, na której on nadaje, żeby zacząć się z nim łączyć. Like we talk about Wi-Fi. Tak jak kiedyś mówiliśmy o Wi-Fi. You get into Starbucks. Wchodzisz do jakiejś kafeterii czy you Starbucksa. You don't see the Wi-Fi. Nie widać tam sieci. But Wi-Fi. If you have a gadget. Ale jeżeli masz jakiś gadget, you can see the Wi-Fi. Jakieś narzędzie, and if to you have ono the wykryje. And if you have the password. Jeżeli znasz hasło, you will connect. To się podłączysz. So the Wi-Fi is there. Sieć tam jest. But it's not visible. Ale jej nie widać. But if you have a gadget.
Ale jeżeli masz narzędzie and the password, i hasło, you will connect. To się podłączy. Coronavirus. Koronawirus? Is out there. Jest? Not for people like us, not for ale you nie and dla takich jak my. For them. Dla nich. Coronavirus is out there. Koronawirus jest tam dla you don't see with your eyes. Nie widzisz jej oczami. But if you expose yourself to it, ale jeżeli wystawisz się na jej działanie, to będziesz zakażony. The same way, i w ten sam sposób. If you expose yourself to God, jeżeli wystawisz się na działanie Boga, you will hear him. To go usłyszysz. He speaks at all times. On mówi w każdym he czasie. Boasts in calling himself the word. Dlatego on odważnie nazywa siebie Słowem. That he is the word. Że to on jest and let Słowem. Me give you a tip, those of you that are watching now. I dam wam taką wskazówkę. Life is only gravitating towards God. Life is only... Life is gravitating, it's moving towards God. Życie grawituje, czyli porusza się w kierunku Boga. Life is only moving towards God. Życie porusza się jedynie w kierunku Boga. They don't have a choice. Nie ma ono wyjścia. In him we live, move and have our being. W nim żyjemy, poruszamy się i w nim istniejemy. Everything is about God. W życiu chodzi o Boga. If you watch technology, jeżeli popatrzycie na technologię, everything about technology, to wszystko, co dotyczy technologii, is hinged, is built on communication. Jest zbudowana, bazuje na komunikacji. Exchange of words. Na wymianie słów. Even 5G. Nawet 5G. It's nothing but words, communication. To nie jest innego, ale właśnie wymiana słów, to jest komunikacja. That is why life, you can't escape God. Dlatego nie da się uciec przed Bogiem. It's impossible to be an atheist. Jest niemożliwe, żeby być ateistą. Agnostic, I can understand. Agnostyka mógłbym zrozumieć. But to be an atheist. Ale być ateistą. You need a lot of faith. Posłuchaj, trzeba mieć naprawdę wiele wiary, żeby być ateistą. To be an atheist. Żeby być ateistą. You need mega faith. To potrzebna jest naprawdę mega wiara. Because żeby być ateistą. Listen, if you take away the whole Bible in the world. Bo gdybyś wziął wszystkie Biblie z całego świata. And you kill all the pastors and priests. Zabił wszystkich pastorów i tych, którzy głoszą, nauczają wszystkich. Creation. To stworzenie. Curation preaches God's existence. Stworzenie będzie głosić o istnieniu Boga. God is the word. Bóg jest słowem. Whoever that can speak carries God's presence. Cokolwiek może mówić, nosi w sobie Bożą obecność. Yeah. And when I mean speak, I don't mean physical audio you can kiedy hear. Mówię the o audible voices mówieniu, you can hear, to wcale nie mam na myśli tylko tego takiego otworu, który może mówić, wypowiadać słowa. Communication is so important. Komunikacja jest tak ważna. That if you lose in your relationship, marriage is gone. Że jeżeli stracisz komunikację, nie ma takiej komunikacji w małżeństwie, tego małżeństwa już nie ma. Remember this. Pamiętajcie. Most often when people go to court to file for divorce. Bardzo często, kiedy ludzie idą do sądu, żeby się rozwodzić. 98% of the time. To 90 of the reasons. 98% czasu powodów is breakdown in communication. Powodów, jakie tam sobie jakie mówią czy przytaczają a propos rozwodu, to jest właśnie brak komunikacji. Breakdown in communication. To jest jakiś zawód w komunikacji. Which means breakdown in words. Czyli jakiś zawód związany ze słowami. That is why. I dlatego everything about life is battle of words. Dlatego wszystko w życiu to jest bitwa. Battle of communication. Bitwa komunikacji. You get a job in an interview is based on your words. Kiedy dostajesz pracę po swojej rozmowie o pracę, to była wcześniej rozmowa. The man or woman you're living with now is because of words. Osoba, z którą teraz żyjesz, to jest to ta relacja jest, została zbudowana na bazie komunikacji słów. You are listening to me because of words. Słuchasz mnie z powodu słów. And everything has a word in it. Wszystko ma w sobie słowo. But living and non-living things. Rzeczy żyjące i nieżyjące. Words. Słowa. Bible put it this way. Biblia mówi w ten says sposób. Every knee shall bow. Każdy kolano się and every tongue shall confess that Jesus is i Lord. Każdy język wyzna, że Jezus jest whatever Lord. It is. Cokolwiek to jest. As long as it has a name. Tak długo jak to ma nazwę, imię, to name, się ugnie. Word. Co ma imię, nazwę. Like I said, ugnie się. 5G. Tak jak mówiłem, 5G is all about communication, it's all about words. W tym całym 5G też chodzi o komunikację. Technology is not ahead of you. Technologia nie jest przed tobą. Please change your mindset to that. Zmień sposób myślenia o tym. The only thing technology is going to do. Jedyna rzecz, którą technologia zrobi. And will ever do. Zawsze, kiedykolwiek. Is to get to where human beings are.
to ona będzie dochodzić tam, oh, sorry, where? Gdzie ludzie już byli. Where we were, that's gdzie ludzie już byli. Please, listen to me, child of God. Posłuchajcie, skupcie. There is no technology without human mind. Nie ma technologii bez umysłu człowieka. It is us that think about things that we're trying to invent. To ludzie myślą, wymyślają rzeczy, które później chcą wprowadzać. Technology does not invent thoughts. Technologia sama nie ma myśli. That is why it takes a foolish scientist. Dlatego zajmuje to głupiemu naukowcowi. To think that science controls life. Czas niepotrzebny w ogóle, i aby dojść do rozważań takich, że that time, science controls nauki life. Kontrolują życie. It doesn't. Bo tak nie jest. We own this place. To my jesteśmy, rządzimy na tym the świecie. Earth has been given over to us. Ziemia została nam dana. We control it. We invent things. My ją kontrolujemy from i to my here, wprowadzamy, wymyślamy rzeczy, które there is są stąd. There's no science outside us. I poza nami nie ma nauki. So the 5G więc is all about communication. To chodzi tu o komunikację. Being able to have more interactions among things. Żeby mieć jeszcze większe powiązanie, połączenie rzeczy. To o to tylko w tym chodzi. Pastor James, then you're talking about communication and words. How come you want to attack this topic as silence? No dobrze, pastorze James, ale ty mówisz o słowach, o mówieniu, o komunikacji, ale a temat tego słowa jest milczenie. Communications are important. Komunikacja jest ważna. And I want to give you three points that makes communication quite heavy and quite relevant. I chcę wam dać trzy punkty, które sprawiają, że komunikacja staje się naprawdę ważna. Communication exposes your language. Komunikacja pokazuje twój język. Eksponuje twój język. Communication exposes your language. Komunikacja eksponuje twój język. That is why if you say, let's say you go to Nigeria. Dlatego załóżmy, że lecisz do Nigerii. I meet someone who looks Polish to you. Spotykasz kogoś, kto wygląda na Polaka. I said to them, can I ask you a question? I pytasz taką osobę, czy możesz jej zadać pytanie. And they say, oh, przepraszam. A ta osoba mówi, o przepraszam. The language tells you. I tę odpowiedź w języku where polskim. Where that coming from? Od razu powie ci, skąd ta osoba pochodzi. So communication exposes your language. Komunikacja wyraża twój język, eksponuje twój język. And your language exposes your heart. Twój język eksponuje twoje serce. Your language, communication exposes your language. Komunikacja eksponuje twój język. The second level, it exposes your heart. Drugi poziom, twój język eksponuje twoje serce. What do you mean by that? Co to znaczy? Jesus is an exposure of God's heart. Jezus jest wyrażeniem, jest on eksponuje serce Boga. If you want to know God's plan for your life, jeżeli chcesz znać Boży plan na twoje życie, look at what he spoke. To patrz na to, co on wypowiedział. In the beginning was the word. Na początku było słowo. And the word was with God. Słowo było u Boga. And the word was God. I Bogiem było słowo. So when God speaks, więc kiedy Bóg mówi, his words exposes his heart. To jego słowa eksponują, wyrażają jego serce. The Bible put it this way. Biblia mówi w ten sposób. Out of the abundance of the heart, the mouth. Głębi serca. That is why it's important to have communication in relationship. Dlatego tak ważna jest komunikacja w relacjach. Never allow devil. Nigdy nie pozwól diabłu. To get you to a point where you don't say words anymore. Żeby wprowadził cię w taki punkt tej relacji, gdzie już nie widzisz słów. Because once he takes your communication skill. Bo kiedy on odbierze ci zdolność komunikacji. He's taking your language. On ograbia cię z twojego języka. Once he takes your language. A kiedy ograbi cię z języka. He's taking your heart. Ograbia cię z serca. And there is nothing as dangerous. I nie ma nic bardziej niebezpiecznego. As preempting or supposing what you don't know. Like, I think. Niż może. Życie na zasadzie, wydaje mi się. Myślę, że even God, może. Even God. Nawet Bóg. Does not assume the need of man. Bóg nie zakłada z góry potrzeb człowieka. God will always ask you a question. Bóg zawsze zada pytanie. What do you want me to do for you? Co chcesz, żebym dla ciebie zrobił? What would you have me do for you? Co chciałbyś, żebym dla ciebie zrobił? Even a blind man. Nawet niewidomy człowiek. Jesus asked a blind man. Jezus zadał mu pytanie. What would you want me to do for you? Niewidomy człowieku, co ty chciałbyś, żebym dla ciebie zrobił? A blind man. Niewidomy. So communication is important. Komunikacja jest bardzo ważna, a nie zakładanie z góry, co nam się wydaje. So communication exposes your heart. Komunikacja wyraża twoje serce. And that is how we're able to understand God's plan for humanity.
I dlatego byliśmy w stanie przyjąć, zrozumieć Boży plan na ludzkość. Because he spoke. Bo on wypowiedział. And through his, words. Przez jego słowa. We got salvation. My otrzymaliśmy zbawienie. Because the expression of God's word is in Christ. Bo wyrażenie Bożych słów jest w Chrystusie. His word become an express image of him that is invisible. Jego słowa zostały wyeksponowane. Jego obraz został wyeksponowany w Jezusie Chrystusie. Hallelujah. Then so we have language, then it speaks to your heart. Then final point is communication also exposes your identity. Punkt drugi. Komunikacja wyraża twoją tożsamość, to kim jesteś. So language. Czyli mamy język. Your heart. Serce. Identity. Tożsamość, kim jesteś. Communication. Komunikacja. Words. Słowa. Will expose your language. Wyrażą twój język. Your heart. Przez język twoje serce. Then before your identity. I trzeci, wyrażą twoją tożsamość. Language. Język. Your heart. Serce. Or your purpose or intention. Czy twoje intencje, czy cel, zamiar. Or part of the heart. Właśnie to wychodzi z serca. Then your identity. Oraz tożsamość. And your identity is the core part of you. A twoja tożsamość to jest ten rdzeń. Twój rdzeń. These are the beauty of communication. I to są te piękne elementy komunikacji. But do you know what I found out? Ale wiecie, co zauważyłem? Could you get me to get 1 Kings. Otwieramy na First Kings 19. Pierwsza Królewska 19. Watch this, First Kings 19. Popatrzcie, Pierwsza Królewska 19. Hallelujah. Could you go to verse 11? Werset 11. Let me see. Pierwsza Księga Królów, czy Królewska, 19 od 11. Hallelujah. Hallelujah. Are you there? Mm-hmm. You're already there. Mm-hmm. First Kings, what, 19? 19:11. Okay, let me see. Could you go down to Eleven and twelve. Watch this. Jedenasty i dwunasty werset. Pierwsza Królewska 8:19, 11 i 12. Idź, powiedział, stań na górze przed Panem. Pan właśnie wtedy przechodził. Potężny wicher rozpruwał góry i kruszył skały przed Panem, ale Pan nie był w wichrze. A po wichrze trzęsienie ziemi, ale Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi ogień, ale Pan nie był w ogniu. A po ogniu szmer łagodnego powiewu. Praise God. Read both, yeah? 12. Mm-hmm. Good. Now, it talks about when God given instruction saying that you go. Basically, it's about God's presence. Jest to werset, który mówi o Bożej obecności. And then it highlighted to you at the point when God's presence was felt. I mówi tak naprawdę o tym, pokazuje nam, tak, kiedy, w jakim momencie Bóg był wyczuty, dało się go odczuć. I'm going to give you another scripture. Dam wam inny werset. Joshua chapter 6. Joshua, yeah. Jozuego 6. Joshua chapter 6. Jozuego 6. And because of time, because I want to be very short with this message. Ponieważ chcę być konkretny. Go maybe 10, I think. Joshua 6 verse, let's say 10, I think. Hallelujah. Joshua chapter 6 verse 10. Jozuego 6:10. Praise God. Chwalmy Boga. Lebro andali kazatai. Father, in the name of Jesus, bless your children that are listening to this message today. Every word you heard today will not only tickle your mind, but will bring fruit in your spirit. In the name of Jesus. Amen. Okay. Jozue 6:10. Ludowi zaś Jozue wydał następujący rozkaz. Nie krzyczcie, I zachowujcie zupełną ciszę. Niech nawet słowo nie wyjdzie z waszych ust, aż do dnia, w którym wam rozkażę, podnieście krzyk. Wtedy
wydacie okrzyk wojenny. Hallelujah. Alleluja. Now look at these two occasions, okay? Teraz przyjrzyjcie się tym dwóm sytuacjom. Of course, what I'm going to do just to have, because I know some of you are into the New Testament, so I'm going to make a reference to that as well to help. Niektórzy z was zdecydowanie wolą Nowy Testament, ale nie martw się, odniosę to i do Nowego Testamentu, żeby wam pomóc. So could you go to then Acts of the Apostles chapter 2? Teraz idźmy do Dziejów Apostolskich, rozdział 2. You see, I get excited about the word of God. Czuję się już tak podekscytowany Słowem Bożym. Because the words, the move, the literal move in my body. Poruszają dosłownie w moim ciele. They literally move in my body. Dosłownie poruszają się. I feel the letters going through my body. Okay, apostles. Acts of the Apostles chapter 2. Dzieje apostolskie, rozdział 2. Just verse 1. Werset 1. W dniu pięćdziesiątnicy znowu wszyscy się razem zebrali. They were in one place. Byli w jednym miejscu. Not in the public. Nie byli gdzieś w miejscu publicznym. They were in one place. Znajdowali się w jednym miejscu. So that's Acts of the Apostles chapter 2 verse 1. To mamy Dzieje Apostolskie 2:1. What happened in the life of the disciples? Co zadziało się w życiu uczniów? Did not happen in a crowd. Nie zadziało się w tłumie. Didn't happen in public. Nie zadziało się to publicznie. Was not noisy. Nie było to miejsce głośne. It was in the house. Było to w domu. Then it was noise abroad. Hałas panował poza domem. God said to Joshua. Jezus powiedział do Jozuego. With the priest. If you study that text. Jeżeli przeczytacie sobie to czytanie Jozuego. You will observe. To zobaczycie. They carried the ark of the covenant. Że oni nieśli Arkę Noego. When they were going around. Arkę Przymierza. I hope you know the story. Przepraszam. Mam nadzieję, że znacie tę historię. I really hope you know the story. Tą historię przemieszczania czy noszenia Arki Przymierza. So they were approaching the city God has promised them. Oni przechodzili przez miasto, o którym Bóg im mówi. Listen to me. Posłuchajcie. God's promises. Boże obietnice. Are not assured. Nie są pewnością, nie są zapewnione. All the promises God made. Wszystkie obietnice, które are conditional. Dał, one mają warunki. Every condition, every promise God made. Każda obietnica, którą Bóg dał. Is conditional. Ona ma warunki. Even heaven. I nawet niebo. The Bible said. Biblia mówi. Those that endure to the end. Mówi ci, którzy dojdą do końca. Jesus said. Jezus powiedział. If you come into my house. Jeżeli kiedy przyjdziesz do mojego and domu. And you eat from my grace. I będziesz jadł z mojej łaski. And you receive from my joy and fullness. I przyjmiesz z mojej radości i pełni. Then you chose to deny me for people. A potem wyprzesz się mnie przed ludźmi. I will deny you before my God. To ja wyprę się ciebie przed moim Bogiem. God is so precious. Bóg jest tak drogocenny. So wonderful. Tak cudowny. He allows you to do your will. Że on pozwala ci czynić twoją własną but wolę. But he will give you enough grace. Ale on da ci wystarczająco wiele łaski. To come in and enjoy in his witness. Żeby he's with, przyjść believe me. I cieszyć się w jego zaświadczaniu, w jego świadczeniu o nim. I said it last week. Mówiłem tydzień temu. God will not proceed to give you another command if you've not fulfilled the previous one. Bóg nie da ci zadania, czy polecenia, czy rozkazu nowego, jeżeli nie będziesz w stanie ukończyć tego poprzedniego. That's God. Tak działa Bóg. That is God. Taki jest Bóg. So he said to them, now the walls of Jericho represented the problem and the destiny. On powiedział, że mur Jerycha przedstawiały problem. Of God's children. Problem dzieci Bożych. He said to Joshua. I on mówi do I have Joshua, given you the land to possess it. I have given it to you. Daję ci ziemię, którą masz przejąć. I'm coming to my point. I've given you the land to possess it. Daję ci ziemię, abyś ją przejął. I've placed something in your mind I want you to receive. Ja włożyłem coś w twój umysł i chcę, żebyś to przyjął. Because that is God. Bo to jest Bóg. God works in pictures. Bóg działa obrazami. That is what when you teach kids. Dlatego kiedy uczycie dzieci. It's more effective to use pictures. To jest o wiele łatwiej, efektywniej, kiedy uczy się dzieci na bazie obrazów. I would say that kids are impregnable, that you can get pictures in their mind, it will stay. I mało tego, kiedy uczy się dzieci na bazie obrazków, to dłużej, jeżeli nie na zawsze,
wręcz zostanie w ich głowach. That is why Jesus, i dlatego Jezus, he's an expert, he's a professional, he's the best in painting pictures. On jest najlepszy, on jest super ekspertem w przedstawianiu nam rzeczy właśnie obrazami. That's why he goes to you, dlatego on mówi in parables, parabolami, the kingdom of God is like, przypowieściami. Mówi, Królestwo Boże jest jak? That was a man. Był człowiek. That was a farmer. Był rolnik. He's creating pictures. On tworzy obrazy. God is so good. Bóg jest tak dobry. That he will create a picture, że on stworzy obraz. That will take you away from your present situation. Taki obraz, który tak cię wciągnie, że zupełnie zapomnisz o swojej aktualnej sytuacji. Look at Joseph. Popatrzcie na Józefa. He painted a picture in the mind of Joseph. Bóg namalował obraz w głowie Józefa. That transcends his position, his environment. Które, obraz, który kompletnie zmienił środowisko, w którym on był. Child of God. Dziecko Boże. Whatever thoughts you have in your head. Jakiekolwiek myśli masz w głowie. That is good. Które są dobre. Praiseworthy. Które są wartościowe. That is loving. Które są kochające. God has placed it there. Które Bóg tam włożył. And if you walk with God. I jeżeli chodzisz z Bogiem. It will come to pass. I działasz z Bogiem, to one się wypełnią. Bible talked about Jesus. Biblia mówi o Jezusie. Says for the joy that was set before Jesus. Mówi radość, która była przygotowana. He was able to endure the cross. Z tej powodu tej radości, która już na niego czekała. So that's an image. Był w stanie znieść krzyża. That is why you need to have friends. Kaya, brumali kabos. Dlatego musisz mieć przyjaciół. You need to have friends. Przyjaciół. And pastors. Pastorów. That can create pictures for you. Którzy będą w stanie stworzyć dla ciebie. To show you your potential. Którym pokażą ci twój potencjał. I would rather have someone who leave the church because pastor says a lot of good things. What is it? I prefer to have someone leave the church because pastor gives a lot of hope. Ja wolałbym somebody leaving the church. You prefer to have somebody who will leave the church? Wolałbym mieć kogoś, kto odszedłby z kościoła. Because pastor, you know, says a lot of positive things and tylko dlatego, że powodem tego byłoby to, że pastor za dużo mówi. Than a pastor who just sees and lets you into your environment. Again. Guess you only to see your environment just here now. Let me take it slowly. Watch this. What God does is to paint pictures. To, co Bóg robi, to on maluje obrazy. Of your destiny. Twojego przeznaczenia. Of your identity. Twojej tożsamości. That's what God does. I to właśnie Bóg robi. And most often, i bardzo często, when he paints these pictures, kiedy on maluje ten obraz, it looks impossible. To ten obraz wydaje się wręcz niemożliwy. Therefore, I rather have somebody. Dlatego ja raczej wolałbym raczej mieć kogoś, who will give me a picture of my tomorrow. Kto mi da obraz mojego jutra. No matter how irritating it is. Niezależnie od tego, jak bardzo by to był trudny obraz, czy irytujący wręcz. I prefer to have such irritation. To ja wolę mieć taką irytację. Than to have somebody taking me back into my past. Niż kogoś, kto będzie wciągał mnie w moją przeszłość. Or making me concentrate on my painful life now. Albo kto będzie sprawiał, że koncentrował się będę na moim aktualnym życiu pełnym boleści. You know what Hosea said? Wiecie, co mówi Hosea? Hosea said, I'm gonna sit on my, I'm gonna sit. On mówi, ja usiądę. And watch what God is going to see. Say to me. I będę patrzył na to, co Bóg będzie do mnie mówił. Not here. On nie mówi, że on będzie słuchał tego, co Bóg będzie do mnie mówił. On mówi, ja usiądę. And watch what God is going to say. I obraz. I będę patrzył na to, co Bóg powie. Because God's words, bo Boże słowa, creates images for you. Tworzą obrazy. So he said to Joshua. Dlatego powiedział do Józefa. I have given you the land. Dałem ci ziemię. I have given you the land. Dałem ci ziemię. And this land is filled with milk and honey. I ta ziemia jest mlekiem i miodem płynącym. But this same land, ale ta sama ziemia, was certainly heavily protected. Była też potężnie obronowana. Nobody goes in and nobody goes out. Nikt nie mógł wejść, nikt nie mógł wyjść. Listen to me, child of God. Słuchaj, dziecko Boże. There must be something about your destiny that looks so impossible. Musi być coś, co w tym twoim przeznaczeniu, w tej twojej drodze wygląda na niemożliwe. There must be something about what you're asking God to do that looks crazy. Musi być coś w tym, o co prosisz Boga, co jest po prostu wręcz wariactwem, niemożliwe. Jericho is strictly protected. Jericho było potężnie ochronione. It is a sovereign nation by itself. To był samoistniejący, samorządzący się, samo naród. An independent nation. Niezależny with their w ogóle armies. Ze swoją własną armią. And God has given it to slaves. I teraz Bóg daje to
niewolnikom. That have never fought for 430 years, slaves. Niewolnikom, którzy przez ponad 400 lat w życiu nawet nie walczyli, byli tylko niewolnikami poddani. What is it about your life? Co takiego jest w twoim życiu? What is it you're asking God for? O co takiego prosisz Boga? That looks so impossible. Co wygląda na rzecz niemożliwą. I'm asking God in our church. Ja proszę Boga w naszym kościele. For 300 multi-millionaires in Poland. In our church. 300. Millionaires. O 300 milionerów w naszym kościele. It will happen. I to się stanie. You know David. Znaczy Dawida. David had those Bible calls his mighty man. David's mighty man. David had mighty man. Dawid miał... takiego strong man. Miał potężny, miał silnych ludzi, silnych this, mężczyzn. These people were not just mighty men in fighting. These were weak people with David. I ci ludzie, ci potężni, silni ludzie, mężowie, oni byli z Dawidem. But because of God's grace in the life of David. Ale z powodu wielkiej łaski w życiu Dawida. They stay around David. Oni byli przy Dawidzie. They see God's hand in the life of David. Widzieli, dostrzegali Bożą rękę w jego życiu. And over time. I z czasem. The anointing and the passion in the heart of David. Namaszczenie i pasja, która była w sercu Dawida. Built this man. Zbudowała the one of them. Mężów, tych mężczyzn. Killed thousands in a battle. Że jeden tylko z tych mężczyzn zabił 1000 w jednej bitwie. That his hands glued to his sword. Że jego ręka przykleiła się do miecza. This is a man who has never fought before. I to był człowiek, który wcześniej w życiu nigdy nie walczył. What makes God beautiful? I co czyni to pięknym? Awesome. Niesamowitym. He uses rubbish things. Bóg używa rzeczy, które wyglądają jak kompletne nic. To disgrace those that think they are mighty. Żeby tak naprawdę rzucić w twarz tak naprawdę tym, co wydaje się niemożliwe, w twarz tym, którzy uważają się za takich mocarz. God uses things. Bóg używa rzeczy. That look like nothing. Używa ludzi, którzy wyglądają jak those of you who are qualified, zero, jak nic. Podczas kiedy ci, którzy mają pełne kwalifikacje. You think you're wonderful. Myślisz, że jesteś taki cudowny. You think you're beautiful. Że jesteś piękny. You think you're intellectual. Że jesteś inteligentny, intelektualny. You are going to be your intellectual mind, your beautiful mind, and those that have nothing will move forward. That is God. Once again, you can be. You will continue to have your own mind potentials in your beautiful, your strong, in your own strength. Możesz kontynuować takie podejście, że jesteś piękny, czy piękna, przystojny, inteligentny i robisz to wszystko swoją własną siłą. While God will use those that look like nothing. Podczas kiedy Bóg użyje tych, którzy w ogóle na pierwszy rzut oka by się do tego nie nadawali. When the prophet went to the house of Jesse to anoint the king. Kiedy profet poszedł do domu Jesego, aby namaścić króla, Jesse brought all his children. To on przyprowadził wszystkie swoje dzieci. Even the prophet. Nawet prorok. Thought that one of them was the king. Myślał, że wiedział mi, zakładał, że który z tych dzieci to będzie właśnie król. The prophet. Prorok. Thought one of those ones that Jesse brought was going to be the king. Uważał, że doskonale wie, który to jest właśnie ten, który za chwilę będzie wybrany na króla. But the oil in his sack, in the bottle. Tylko że olej, który on miał i który miał namaścić tego króla, w ogóle nie wyleciał. Why? Nie upłynął. Because the real king hasn't turned up. Dlatego że prawdziwego króla pośród tych dzieci nie było. David looked like nothing before his family. Dawid w swojej rodzinie wyglądał właśnie jak kompletne zero. He was in the farm looking after the sheep. Był w farmie tam, na trawce razem ze swoimi owcami. Even the father forgot him. Nawet jego własny ojciec o nim zapomniał, kiedy miał zwołać swoje God dzieci. Doesn't look the way men look. Bóg nie patrzy w taki sposób, w jaki ludzie men patrzą. Are judgmental. Ludzie osądzają. They look at the things they can see. Patrzą na to, co mogą widzieć. God searches your heart. A Bóg patrzy w twoje serce. You can do the right thing. Możesz robić właściwe with the rzeczy, wrong heart. Ale mieć w tym złe serce. You can do the right serce. Thing. Możesz robić właściwe but rzeczy. Your heart is wrong. Ale twoje serce będzie niewłaściwe. And it will not stand before God. I przed Bogiem to nie ostanie. So God asks men, slaves, to go and take over a nation. I oto Bóg daje rozkaz niewolnikom, aby wyszli
i przejęli ziemię, naród. How possible is that? Jak to może być możliwe? That is why I said. Dlatego mówi, Ozeasz mówi. I prefer. Wolę. I prefer. Wolę. To have a God. Mieć Boga. To have a friend. Mieć przyjaciela. To have a pastor. Mieć pastora. To have a priest. Mieć księdza. Who shows me the things that are impossible God is able to do. Który pokazuje mi rzeczy, te the things which are God is able to do. You gotta focus. Które Bóg jest w stanie uczynić. Than to allow somebody make me stay in this realm, in this lower realm. Niż pozwolić komuś pokazywać mi rzeczy, dzięki którym ja będę tutaj w tej sferze, w której jestem teraz. Faith. Wiara. Feeds on impossibilities. Karmi się niemożliwościami. Faith. Wiara. Feeds on impossibilities. Karmi się niemożliwościami. The Bible said. Biblia mówi. Anything done without faith is sin. Że wszystko, co czynimy bez wiary, jest grzechem. Because from our identity. Bo z naszej tożsamości. Where we came from. Z tożsamości, dzięki z której my wyszliśmy. Faith is our currency. Tam wiara jest naszą walutą. Faith is the thing that flows in our blood. Wiara jest tym, co płynie w naszych żyłach. Faith is the air we breathe. Wiara jest powietrzem, którym oddychamy. Faith is our exchange of communication. Wiara jest naszą wymianą, jest naszą komunikacją. Faith is our money. Jest naszą walutą, naszymi pieniędzmi. When you go to shop, you pay the money, they give you what you want. Kiedy idziesz do sklepu, to płacisz pieniędzmi i dostajesz to, co kupujesz. From our realm where we live. Ale w tej sferze, w której my żyjemy. We don't tender cash. My nie używamy pieniędzy. We tender faith. Używamy wiary. Faith is our exchange. Wiara. Wiara to jest nasza forma wymiany. Watch this. Popatrzcie. The Lord said to them, i Pan mówi do nich. This is your mountain. To jest wasza góra. This is your obstacle. To jest twój problem. But behind this obstacle, ale za tą górą, za tym problemem, your destiny. Jest twoje przeznaczenie. Some of you, niektórzy z was, you have walked away from your destiny. Wy minęliście się, odeszliście od swojego przeznaczenia. Because of some fleshly stuff. Z powodu jakichś cielesnych działań, akcji, reakcji. Some carnal stupidity. Jakichś głupich ludzkich głupot. Listen to me, child of God. Posłuchaj, dziecko Boże. The wall of Jericho. Mury Jerycha. Was the obstacle. Były przeszkodą. That is a necessity. Która była konieczna. You have to go through this wall. Musisz przejść przez ten mur. No matter how much you had this wall. I choćbym nie wiem jak, choćbyś nie wiem jak nienawidził tej ściany. No matter how much this wall irritates you. Tego muru, jak bardzo ten mur cię irytuje. You have to sit on your pride. You have to kick your pride out. To musisz w tym momencie wykopać swoją dumę. And go through this wall. I przejść przez ten mur. Because right behind this wall. Bo tuż za tym murem. Is your promise. Jest twoja obietnica. And devil will not let you just step into your promise. I diabeł nie pozwoli ci tak po prostu wejść sobie przez wielką bramę do twojej obietnicy. He will send you obstacles. On ci zawsze przygotuje jakieś kłody. On będzie walczył z tobą. And I said to people all the time. Ja zawsze mówię ludziom. The things you go through. Rzeczy, przez które przechodzisz, są wyznacznikiem of what is behind the things you are going through. Tego, co jest za tymi rzeczami, z którymi teraz się zmagasz. Destiny was right behind that wall. Przeznaczenie było tuż za tym murem. God said to them, shh. I Bóg im powiedział, cicho. That was the word God gave us in 2018. To było słowo, które nam Bóg dał w 2019. The Lord said to me, Pastor James. Powiedział, pastorze James. Shh. Cisza, milcz. Don't respond. Powiedział, nie odpowiadaj. Don't make no calls. Nie wyzwaniaj. That is what God said to the children of Israel. I to Bóg powiedział do dzieci Izraela. Said to them, zip your mouth. Powiedział, zamknijcie usta. And you go around this walls of Jericho. Idźcie wokół tych murów Jerycha. Go around this trouble you're going through. Idź wokół tego kłopotu, z którym się zmagasz. For you have a God. Bo masz Boga. Your God functions more in silence. A twój Bóg bardziej funkcjonuje w milczeniu. I'm talking about a silence that changed the world. Ja mówię o milczeniu, które zmieniło świat. Jesus. Says, you know, hang up on the cross. Zawisł na krzyżu. And he screamed. I zakrzyczał. My Lord, why hast thou forsaken Boże, me? Boże, mój Boże, czemu mnie opuściłeś? To me, he thought God was silent.
myślał, że Bóg zamilkł. But Jesus was, God wasn't. Ale Bóg nie milczał. Because then, wtedy, God was actually, oh my God, setting the world back into place. Bóg restartował świat. At that moment, w tym momencie, divinity, boskość, was cleansing the earth. Oczyszczała ziemię. Through the blood of Jesus. Właśnie przez krew Jezusa. When he said to disciples, kiedy powiedział uczniom, you go up in the upper room and stay. Idźcie do pokoju na górze i tam zostańcie. Do not move. Nie wyruszajcie. Don't preach. Nikąd. Nie głoście. I know you know me. Wiem, że mnie znacie. You see me in my pain. Zobaczycie mnie w bólu. In my suffering. W moim cierpieniu. Now you see me in my resurrection. Zobaczycie mnie w zmartwychwstaniu. Ale nie ruszajcie się. Just go into the upper room and stay. Zostańcie w tym pokoju na górze. Zip your mouth. Zamknijcie usta. Let there be silence. I trwajcie w milczeniu. For I'm about to do a work. Bo ja dokonam dzieła. Listen to me, child of God. Posłuchajcie, it is not by power. Nie przez moc. It's not by might. Nie przez. But by God's spirit. Umysł, ale przez Ducha Bożego. There is something God does in silence. Jest coś, co Bóg czyni właśnie w milczeniu. There is something God does when you zip your mouth. Jest coś, co Bóg czyni, kiedy masz zamknięte usta. There is something heaven does when you are not able to defend yourself. Jest coś, co niebo czyni, robi wtedy, kiedy ty nie możesz się bronić. There is something Jesus does when you allow him to fight for you. Jest coś, co Jezus like robi, kiedy ty nie jesteś w stanie walczyć o siebie. Father, in the name of Jesus. Ojcze, w imię Jezusa. Father, I decree and I declare. Ojcze, ja deklaruję i ogłaszam. For everyone watching this message right now. Dla każdego, kto jest teraz na tym spotkaniu. Who has faced loss of injustices. Ktoś, kto doświadczał wielkiej sprawiedliwości. Backbiting. Gossip. Wielu oskarżeń. Lies behind them. Kłamstw. Painful situations. Bolesnych sytuacji. Things that didn't deserve. Rzeczy, na które nie zasłużyli. Those that life has really tortured. Tych, których życie naprawdę torturowało. Those that have no voice. Tych, którzy nie mieli głosu. Father, in the name of Jesus. Ojcze, w imieniu Jezusa. I decree and I declare. Ja deklaruję i ogłaszam. That heaven will be their voice. Że niebo będzie dla nich głosem. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. For I said it's not by power. Ojcze, ty mówisz, że nie przez moc. And it's not by might. Nie przez umysł. But by your spirit. Ale przez twojego ducha. I speak to your life. Ja teraz mówię do twojego życia. I speak into your life. Wypowiadam do twojego życia. Heaven will defend you. Niebo cię będzie bronić. Heaven will defend you. Niebo cię obroni. Heaven will defend you. Niebo cię obroni. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. I say heaven will defend you. Mówię, że niebo cię obroni. Heaven will defend you. To niebo cię obroni. Heaven will defend you. Niebo cię obroni. In the name of Jesus. Imieniu Jezusa. God will fight for you. Bóg będzie walczył o ciebie. Keep your silence. Trwaj w milczeniu. Zip your mouth. Zamknij usta. Heaven will fight for you. Niebo będzie walczyć. Zip your mouth. Za ciebie. Zamknij usta. God fight for his children. Bóg walczy o swoje dzieci. God knows how to defend his children. Bóg wie, jak wziąć w obronę swoje dzieci. So he said to them. I dlatego im powiedział. Don't say a word. Nie mówcie ani słowa. Just carry the commandment, the Torah, the Ark of the Covenant. A jedynie weźcie Arkę Przymierza. And go around the walls of Jericho. I idźcie z nią wokół muru Jerycha. Oh, you need to learn how to carry the word of God. Musisz wiedzieć, jak nosić Słowo Boże. And go around your troubles. I iść tym Słowem wokół swoich kłopotów. I know you have pain in your heart. Ja wiem, że masz ból w sercu. Just take the word of God and ale keep going around. Ale weź Słowo Boże i idź tym Słowem wokół murów twojego kłopotu. I know they've lied against you. Wiem, że kłamali na twój temat. But keep carrying the word of God in ale your heart. Ale noś Słowo Boże w swoim sercu. I know he left you. Wiem, że on cię zostawił. But just carry the word of God. Ale ty nieś Słowo Boże. I know she betrayed you. Wiem, że ona cię zdradziła. But just carry the word of God. Ale ty nieś Słowo Boże. I know even in your place of work they treat you wrongly. Wiem, że nawet w twojej pracy źle cię traktują. But just carry the word of God. Ale noś to Słowo Boże. And go around your troubles. I idź z nim wokół swojego go around your challenges. Idź z nim wokół swojego wyzwania. Carrying the word of God. Niosąc to Słowo and Boże. I nic nie mów. The Bible said. Biblia mówi, be still and know that I am God. Mówi, trwaj w ciszy i wiedz, że ja jestem Bogiem. Trwaj w pokoju i wiedz, że ja jestem Bogiem. For I will fight your fight and you will have your peace. Bo ja będę walczył twoje bitwy, a ty będziesz miał swój pokój. I will fight your fight and you will have your peace. Ja
będę walczył twoje bitwy, a ty będziesz miał pokój. God fights. Bóg walczy. And God fights for his children. Bóg walczy o swoje dzieci. And they went around these walls. I oni poszli wokół muru. They went around the wall. Szli wokół tego muru. 7 days. 7 dni to trwało. These are slaves. To byli niewolnicy. Their destiny is behind the obstacle. Których przeznaczenie było tuż za tą przeszkodą. Their heart desire. Pragnienie ich serca. Is walled off by what is painful. Is covered. Było przykryte. A wall. That's just murem. Making it it's a verb now. It's wall off. To use było, a wall to cover something. Było obmurowane. So their destiny ich przeznaczenie has been walled off. Było obmurowane. By the things they are going through. Tymi rzeczami, przez które oni przechodzili. What do you do? I co robisz wtedy? When the same man you love. Kiedy ten człowiek, którego kochasz. Is the one breaking your heart. To jest ten, który łamie ci serce. What do you do? I co robisz? When the child you've labored for. Kiedy dziecko, które rodziłaś. Is the one breaking your heart. Łamie ci teraz serce. What do you do? Co robisz? When you pour your heart and your love. Kiedy wylewasz na ludzi. And they're the one breaking your heart. A potem oni łamią ci serce. What do you do? Co robisz? That the job you love so much. Kiedy praca, którą tak kochasz. Has got a lot of people in it breaking your heart. Teraz w tym miejscu pracy jest masa ludzi, którzy łamią ci serce. What do you do? Co robisz? You serve God. Służysz Bogu. The way you know best. Najlepiej jak umiesz. And all you get. I jedyne co dostajesz w zamian. People. To ludzie z nożem w twoich plecach. It's like they come when they need. Przychodzą, kiedy tylko są w potrzebie. When they have the slightest strength. Kiedy mają jakąkolwiek siłę. They dump you. To rzucają cię. And walk away. I zostawiają. When they were done. Kiedy to oni byli w potrzebie, ty okazywałaś im miłość. Kiedy mieli jakąkolwiek siłę, the treaty as they never existed. Traktują cię jakbyś w ogóle nie istniał. What do you do? Co robisz? When your destiny, kiedy twoje przeznaczenie is walled off, jest zamurowane, jest and the obmurowane. Wall is so high, i ten mur jest tak wielki, you cannot climb it, że nie da się przez niego przeskoczyć. Let me tell you something I love about God. Powiem wam coś, co kocham tak bardzo. God has a way. Bóg ma sposób of making you humble. Aby cię ukorzyć. Bible said, Biblia mówi, Jesus learned obedience. Jezus nauczył się posłuszeństwa. Through the things he suffered. Przez rzeczy, w których cierpiał. Jesus. Jezus. Your God. Twój he learned obedience. Bóg nauczył się posłuszeństwa. Through the things he suffered. Przez rzeczy, w których cierpiał. God has a way. Bóg ma sposób of humbling us. Aby nas ukorzyć. God has a way. Bóg ma sposób. Of using the stories of life, the issues of life to humble aby us. Aby używać rzeczy w naszym życiu, aby nas korzyć. You thought you are so wonderful. Wydawało ci się, że jesteś tak cudowny. Until she walked away from you. Aż ona cię zostawiła. You thought you are so hot. Myślałeś, że jesteś taki gorący. Until he walked away from you. Myślałeś, że jesteś taka gorąca, aż on cię zostawił. You thought that she couldn't do without your money. Myślałeś, że ona bez twoich pieniędzy nic nie zrobi. She left your money and your children and walked away. Zostawiła ciebie, twoje dzieci i odeszła. You thought that when they leave, when you leave, they're gonna die. Myślałeś, że jak odejdą, to poumierają. Now you left, they're getting more happy. Odeszli, a teraz są jeszcze bardziej szczęśliwi. God has a way. Bóg ma sposoby. Of humbling us. Sposoby, aby nas ukorzyć. Go allow that in front of us. Nie pozwalaj, aby to, co stoi naprzeciwko God allows something in front of us, ciebie, to, co stoi naprzeciwko to ciebie, to always humble you. Niech ta rzecz cię nie straszy, ale niech cię nie sprawi, że spokorniejesz. To, let you know, to co stoi przeciwko tobie, przed tobą. Abyś wiedział, że nie przez moc, it's not by your mind, nie przez twój umysł, but by his ale glory. Przez jego chwałę. Now watch this. Popatrzcie. The Bible said on the seventh day, Biblia mówi, że siódmego dnia the Lord then asked them to declare praise. Pan powiedział, aby zaczęli się modlić. And they used the horn, the ram horn, i to blow the shofar. Rogów. To blow the shofar. Oni użyli specjalnego rogu. To blow the trumpets. Taki trąby, aby zaanonsować. Child of God. Dziecko Boże. Silence. Milczenie. Listen to this. Posłuchajcie. The strength of a word. Siła słowa. Is based on the silence, the strength of a word. Siła słowa. Has a lot to do with the silence that preceded it. Ma wiele wspólnego z ciszą, z milczeniem, które wydało to słowo. The strength of a word. Siła słowa.
has a lot to do ma wiele wspólnego with the silence z milczeniem, z ciszą, która była przed. Some of you are watching this. Wielu z was, którzy oglądacie. God has put you in such a situation in your life. Bóg włożył was w taką sytuację that w życiu, you found out that yes, you're good looking. Gdzie stwierdzałaś, że tak, jesteś przystojny. But good looks is not all that. Tylko że to nie o to w tym wszystkim chodzi. Yes, you have a great job and a great money in your account. Tak, masz dobrą pracę, wspaniałą pracę i pieniądze na koncie. But you found yourself in a situation where your money and your beauty has nothing to do with your happiness anymore. Ale oto znajdujesz się w sytuacji, kiedy ani twoje pieniądze, ani twoja uroda już nic więcej nie mogą. God has placed you in a place where your ego doesn't work for you anymore. Bóg włożył cię w taką sytuację, w którym teraz widzisz, że twoje ego już ci też nie pomoże. Because he is God, you know. Bo to On jest Bogiem. He is God. On jest Bogiem. And beside him there is no other God. I poza Nim nie ma żadnego innego Boga. Joseph had a dream. Józef miał sen. Released him by God. Który dostał od Boga. Then he allowed his ego. I potem pozwolił, aby jego własne ego over God's gift. Przejęło Boży dar. And that landed him in prison for 10 years. I tylko z tego powodu skończył w więzieniu przez 10 lat. Where he had no voice anymore. Gdzie już nie miał żadnego głosu. He has to be calm now. Teraz musiał siedzieć cicho. And in that silence in prison. I to w tym więzieniu. God began to speak to him in palace. W tym milczeniu, w tej ciszy. Bóg zaczął do niego mówić o pałacu. Listen to me, child of God. Posłuchaj, dziecko Boże. Worship has a womb. Uwielbienie ma łono. And it will give birth to your miracle. I ono zrodzi when you are in your painful moment, kiedy ty jesteś w tej ciężkiej sytuacji, learn to give praise. Bolesnej sytuacji. I told you last week. Naucz się jak I gave you homework last week. Tydzień temu dałem wam zadanie. The homework was this. Takie. Philippians chapter 4 verse 6 to 8. Filipian 4 od 6 do 8. Say go to God with thanksgiving. Idź do Boga z dziękczynieniem. With joy. Z radością. Present your request to Him. Przedstaw mu swoje prośby. With joy. Z radością. And he will give you the joy and peace that goes beyond all understanding. A on da ci radość i pokój, który jest ponad wszelkim zrozumieniem. And Jesus put it this way. Jezus powiedział w ten sposób. If you worship me in secret. Jeżeli będziesz mnie uwielbiał I will get you pregnant. W miejscu, to ja zaciążę. I'm pregnant, you cannot hide it. Ciążą, której nie da się ukryć. It will be exposed openly. To będzie taka ciąża, która będzie wyeksponowana. I want to encourage you. Otwarcie, zachęcam cię. That your anger. Ten twój gniew. That your bitterness. To twoje zagniewanie. The betrayal received. To ta betrayal. To ta zdrada. Take a little minute to prayer. Weźcie chwilę modlitwy. Take it to God in prayer. I przedstawcie to Bogu w modlitwie. Give it to God in worship. Oddaj to Bogu w uwielbieniu. And like we talked about worship. Tak jak mówiliśmy o uwielbieniu. It has womb. Ono ma łono. As begin to worship God. Kiedy zaczniesz uwielbiać Boga. That womb will be pregnant. To łono. And God tam will się birth. Zrodzi, tam się pojawi produkt. And that tego pregnancy uwielbienia. Will birth them possibility. I to łono wyda produkt tego, co wydaje się niemożliwe. Whatever you're believing God for. Cokolwiek wierzysz Bogu. I want to encourage you. Zachęcam cię. Intensify it 10 times for the sake of me, please. Intensyfikuj to 10 razy dla mnie. Because Bible declared. Biblia mówi. What God wants to do. To co Bóg chce uczynić. No eyes have seen. To oczy tego nie widziały. No ear heard. Ani uszy tego nie słyszały. Never has it entered into the heart of man. Ani nie weszło to w serce człowieka. What God is about to do. Właśnie to co Bóg pragnie. You see this nation behind me. Widzicie ten naród tutaj? I am pregnant Polską. For Poland. Ja jestem zaciążony Polską. I'm a very patient man. Ale jestem też cierpliwym człowiekiem. Believe, I am stubbornly patient. Wierzcie mi, ja jestem uparcie cierpliwy. And patience is one of the greatest gifts God will give to you. Cierpliwość to jest też jeden z najwspanialszych darów, jakim Bóg cię obdarzy. Let me tell you why. Powiem dlaczego. You are dealing with a God who lives outside time. Dlatego, że masz Boga, który żyje poza czasem. So when you have contract with a man who doesn't live in time, you must be patient. I kiedy ty masz umowę z tym, który żyje poza czasem, to znaczy, że dla niego czas się nie liczy. To ty musisz się nauczyć cierpliwości. So I believe. Więc ja wierzę, one of the greatest gifts God will give to you as a child of jeden His. Jeden z najwspanialszych darów, jaki Bóg ci da jako jego własne dziecko. Is patience. To jest właśnie cierpliwość. You know why? A wiesz dlaczego? God's contract with you. Boża umowa z tobą, ona uwzględnia nie ciebie nawet, nie twoich wnuków, ale jeszcze dalej. That is why he's called God of Abraham, dlatego on jest nazywany Isaac Bogiem and Jacob, transgenerational. Trzech pokoleń, Abrahama, Izajaka, Jakuba. Not one God. Nie,
God of generations. Ale to jest Bóg pokoleń. When God is blessing you, kiedy Bóg błogosławi ciebie, He's taking into consideration your children's to come. To on bierze pod uwagę twoje dzieci, które się narodzą. You might be single now. Może teraz jeszcze nie masz męża, but God sees you as a nation. Ale Bóg widzi ciebie już jako naród. He called Abraham a nation. On Abrahama nazwał narodem. When Abraham had no child. Wtedy, kiedy Abraham jeszcze nie miał dzieci. Child of God. Dziecko Boże. Cisza. Father, in the name of Jesus. Ojcze, w imieniu Jezusa. Thank you, mighty God, for your dziękuję children. Ci, Boże, za Twoje dzieci. I give you praise, Lord. Tobie, Panie, oddaję chwałę. For the word that came forth za today. Słowo, które dzisiaj wyszło. Bless your children, mighty God. Boże, błogosław swoje dzieci. Father, I decree and I declare. Ojcze, ja deklaruję i ogłaszam, that this message, że to dzisiejsze nauczanie will ascend to the throne of grace. Ono dojdzie do tronu łaski. Unhindered or disturbed. I rozprawi się z wszystkim tym, co nas próbuje zatrzymać. By any dark forces, jakakolwiek siła ciemności tego and próbuje. I decree and I declare, ja deklaruję i ogłaszam, the seed of this word, że nasienie, ziarno tego słowa will find a fertile ground in their hearts, znajdzie żyzną ziemię w ich sercach and it will bring forth fruits, i wyda owoce. Fruits that will remain, owoce, które będą trwały. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Father, I know, Ojcze, ja wiem, that what you ordain, you are able to maintain, że to, co Ty, Panie, tworzysz, jesteś w stanie ochronić i utrzymać. Whatever you ordain, cokolwiek Ty, Panie, tworzysz, you are able to keep, to jesteś w stanie utrzymać. Whatever you ordain, cokolwiek Ty tworzysz, you have blessed, to błogosławisz. And this was listening to me, they are blessed. I Panie, ci, którzy słuchają dziś tego nauczania, są błogosławieni. Therefore, thank you, Lord. Dlatego, Panie, dziękuję Tobie. For I decree and I declare, ja deklaruję i ogłaszam, that every area of their lives, każdy obszar ich życia, they felt pain, w którym odczuwają ból, blessing is coming out of it, wyjdzie z tego błogosławieństwo. Because you are God, bo Ty jesteś Bogiem. And you know how to turn every bitter water sweet. I Ty, Panie, wiesz, jak zamienić gorzką wodę w słodką wodę. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. My name is Pastor James from Warsaw, Poland. This is my wife. Ja nazywam się Pastor James z Warszawy, z Polski. God has given us the amazing grace to pastor the best church in the world. Bóg dał nam niesamowitą łaskę bycia pastorem właśnie w najwspanialszym kościele na świecie. Alleluja! Kościół Boże, oblicze i Magdalena. Najcudowniejszy kościół na świecie. Our church is situated at number 32 Poligonowa Street. Kościół przy ulicy Poligonowej 32 w Warszawie. You're welcome to come. Zapraszamy każdego, kto tylko ma ochotę. Last Sunday we had two services. Zeszłą niedzielę mieliśmy dwa nabożeństwa. Because of the new regulation. Z powodu tych nowych regulacji. So hopefully this Sunday. From Monday, so this Sunday we might have two services as well this Sunday. Dlatego też w najbliższą niedzielę najprawdopodobniej też będziemy mieli dwa nabożeństwa. But from the upper Sunday we have a huge place. Ale już od następnego na od następnej niedzieli. Feel free to come and worship with us. Ponieważ sala, którą mamy, jest naprawdę duża. Śmiało zapraszamy was. Praise God. Chwalmy Boga. I want to thank you, brother Gretan. Dziękuję ci, bracie Gracjan. Thank you for what you did. Dziękuję ci za to, co zrobiłeś. It's a huge spiritual principle. Jest to wielka duchowa zasada. The Bible says we should honor those that bring good message to us. Biblia mówi, że mamy honorować tych, którzy przynoszą nam dobrą nowinę. All the way from Łódź. Całą drogę z Łodzi. You chose to bless us. Ty postanowiłeś, że nas pobłogosławisz. The God that I serve will bless you. Bóg, któremu ja służę, pobłogosławi ciebie. Your gift meant a lot to me and my family. Twój dar wiele dla mnie znaczy i dla Believe całej me, mojej rodziny. I'm not a kind of pastor that hide things. Ja nie like jestem that. Takim pastorem, który ukrywa gdzieś tam, skrywa jakieś rzeczy. Your gift means a lot to me. Twój dar wiele dla mnie God bless you, sir. Dziękuję ci bardzo. And for you also Joanna, God bless you so much, również Joanna. Dla ciebie, Joanna. I don't take what you do for granted. Nie traktuję po macoszemu to, co ty zrobiłaś. Ania, I want to also say this publicly, Ania. Ania, chcę też powiedzieć publicznie. I thank God for the day you walked into that church. Dziękuję za dzień, w którym ty weszłaś do tego kościoła. And I decree over your life. Ja deklaruję do twojego życia. No weapon formed against you will ever Żadna prosper. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nigdy nie zadziała. What God has ordained. To, co Bóg zarządził, postanowił. He will maintain. On to utrzyma. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Thank all of you that are here watching us. Dziękuję wszystkim was, thank wam, którzy byliście z nami. That's from Vienna. Dziękuję bratu z God bless you. Pastor Darlington from England. Pastor God bless Darlington you. Z Anglii, Minister Ekene, God bless you. Bracie Ekene, dziękuję Beata, ci. I love you, Beata. Call me tonight. Kocham cię, zadzwoń do mnie dziś. Praise God. Janusz, I love you so much. Janusz, Jelena, kocham cię, amazing. Lena. I don't know what you ate today.
Wiem, co ty dzisiaj jadłaś, ale miałaś dzisiaj tyle miłości pokazywałaś. Makes me a bit worried though. I don't trust Russians. Don't trust Russians. Beata from Szczecin, God bless you. Dobry Alisa. Barbara from Torun. Dobra Alusia, niech ci błogosławi. Barbara z Torunia. I'm looking at my runaway son. I'm gonna call your name. You know I'm gonna call your name. Wiesz, że teraz powiem twoje imię. Amen. Prodigal son, Emmanuel. I love you. Even has my prawdy. Son, amen. God bless you. Nawet thank you for responding to your heart for being and watching. Dziękuję ci, że otworzyłeś serce heaven i oglądałeś. Will you for doing that. Ula is there. Ula, we love jest you. Ula z nami. Teresa, we love you. Ula, kochamy cię. I saw Janusz sometime today. Nawet widziałem Janusza. Derek. There were two Janusz. Janusz. The other one. Which one? There was our Janusz. And also the other one. Which other one? The tall one. Is he there? He was there, but I don't know. Oh. So I don't know what. Oh, Janusz, the one that went to South Africa with me, you are here? Oh. Bald head guy. Janusz też. Best voice. Janusz bez włosów, jak pastor, tak. Hey, man. Hey, man, I don't know if I'm missing anybody. I love all of you. Szczecin. Beatka, he's asking which Beata should call you. Beata Szczecin. Which Beata should call you? I love Beata Orzechowska, please, zadzwoń do mnie. Pastor już się poprawia, tak, Beata Orzechowska, proszę zadzwoń do mnie. Thank you, and be careful with Russians. I ostrożnie, ostrożnie z Rosjanami. Did you guys see the news? A, czy widzieliście wiadomości? Poland is thinking of releasing the, did you read the poster on Facebook? About they're trying to kind of reduce the regulations, yes, the regulations. Tak, pastor mówi, że bardzo często wiadomość, że Polska będzie zmniejszać te restrykcje dotyczące będą luzować, znosić te restrykcje coraz bardziej. Amen. Amen. To the pure, all things are pure. Słuchajcie, dla czystych wszystko jest czyste. We love you. Kochamy was. If you have questions, feel free to write your questions. I posłuchajcie, kochani, to jest ważne też. Jeżeli macie pytania jakieś, to zawsze, zawsze piszcie do nas. I don't know if Bożena is there. I got your question. Bożena, nie wiem, czy jesteś, ale dostałem twoje pytanie, mamie. I will deal with it. I odpowiem na nie. Praise God. Chwalmy Boga. We love all of you. Dziękujemy wam i kochamy was. Amen. Życzymy wam dobrej, cudownej, boskiej nocy. Hallelujah. Let's give you some gratis. To teraz tak. Słuchajcie, amen. Ja po tym dzisiejszym słowie to mam ochotę i ciszę. Don't forget. Don't say. You know I'm gonna. Oh, you need it. I'm proud of you. Need it. You need it this season. You said you have it. mówię do pastora. Chciałeś, powiedziałeś słowo, to teraz będziesz miał. Ja milczę. I poczuku, i Bogiem ma. Ale przed Bogiem już nie namyślę. Trzeba milczeć, o lolo. He's God, he's not human. On jest Bogiem, nie człowiekiem. Amen.